Cześć i czołem, witam was w takim nieoficjalnym odcineczku, a raczej nieoficjalne informacje tak do końca. Otóż 5 nowych screenów, których jeszcze nie ma na oficjalnej stronie War Thundera, czyli mamy tutaj, proszę państwa, M19 amerykańskie, jak widać. Tak, mamy również M26. Zobaczcie, na jego depresję działa. Troszeczkę się obawiam tej nacji w grze, ponieważ z tą depresją działa. Pancerzem, no to będzie twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o niemieckie pojazdy czy radzieckie. Chociaż może pewnie ruskie sobie poradzą, no zobaczymy na jakich erach jakie pojazdy będą. Ale czuję, że amerykańskie będą ho, albo jeszcze lepiej. Następnie mamy Shermana. Jak widać, nie ma nawet znaczka War Thundera. Jest to od kogoś. Następnie mamy M26. Znowu w takiej oto pozycji. I Sherman. Kolejny Sherman tych Shermanów będzie chyba z 8, nie wiem dokładnie, ale będzie tych wersji bardzo dużo. Do tego, jak widać, każdy ma jakiś opływowy pancerz, obły. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Ten ma tutaj zaokrąglony pancerz, a tamte inne mają ścięte. Więc przypuszczam, że ten coś tam będzie odbijał. Quickspotami mogą być oczywiście włazy, jak i karabin maszynowy. No, zobaczymy, jak to będzie. To tyle na dzisiaj z takich nieoficjalnych wiadomości, screenów. Dzięki bardzo. Zostawcie łapkę w górę. Na razie.